Wszyscy są cicho, tararararara, wszyscy są cicho, tararararara, wszyscy są cicho. Siemanko, cześć, czołem, hej, dzień dobry, witajcie, wszyscy, kibica. Zmierzamy na Plac Czerwony, mieliśmy nagrywać dużo fajnych, pozytywnych relacji, rzeczy, sąd z kibicami, ale nie wygląda to dobrze. Wielka panika, moi drodzy, wielka panika, Biedronka ma przecenę, wszyscy biegną po nowe produkty w Biedronce, które są dostępne już od dzisiaj. Co się dzieje, przecena w Biedronce, jak ty reagujesz? Lećmy po siatki z ogórkami ponad 16 za 4 kg. Szybko, nie może się zmarnować. Boją się nas kibice angielscy, boją się nas także holenderscy, boją się nas kibice belgijscy. A niemieckich już nie ma, bo są w domu. Różnych krajów już się z wami przywitali, w takim razie ja nie mogę być gorszy. Siemanko, cześć, czołem, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Po raz drugi już jestem na stadionie w Moskwie, Łużniki. Tym razem znowu mecz gospodarza. Rosja podejmuje Hiszpanię. Moi drodzy, i po raz drugi Official Hospitality Village. Idziemy, zobaczymy, czy tym razem również będzie jakieś granie na trąbeczkach. Na zdrowie, kicha się. O czym to świadczy? Na coś się kicha. Lecimy. Bawimy się, nie ma to tamto, po raz kolejny się bawimy, moi drodzy. Zobaczcie na to. Peru, 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 Peru. Polska, Polska, podpuściłem ich, a ja. Pasiba. No i co? Jesteśmy na swoich miejscach do rozpoczęcia meczu. 10 minut. Cyk. Zobaczcie, jak jest wokół nas. A jeżeli chcecie zobaczyć reakcję na tą bramkę, koniecznie zajrzyjcie na kanał Fortuna Zakłady Bukmacherskie, bo tam właśnie zobaczycie, jaki obszerny skrót właśnie naszych reakcji z tego spotkania. Zapraszam. Koniec pierwszej połowy, mamy rzut karny. O! Adin, Adin! To już chyba pewne, będzie dogrywka.
Wenecja. Łapka w górę.